230 lat temu, po zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami, stoczonej z Rosjanami, król Stanisław August Poniatowski ustanowił order wojenny Virtuti Militari. Bitwa pod Zieleńcami była jedną z ważniejszych bitew stoczonych z Rosjanami w obronie Konstytucji 3 maja. Polacy pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki pokonali liczniejsze oddziały wroga. Po bitwie król Stanisław August Poniatowski ustanowił order Virtuti Militari, który honoruje szczególne męstwo na polu bitwy. Na order mogą zasłużyć zarówno wojskowi, jak i cywile. Orderem Virtuti Militari odznaczeni zostali m.in. książę Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko czy generał Stanisław Maczek. Tym odznaczeniem uhonorowany został też Lwów. Dziś przed grobem nieznanego żołnierza oddano hołd damom i kawalerom tego najważniejszego odznaczenia bojowego, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o należne Polsce miejsce wśród wolnych państw.